opuścił Pokémon Tower, słyszałem, że to idealne miejsce, by złapać pokiduchy. Zgadza się. To miejsce szalenie złe i namierzone. Haha, żarcik. Baw się dobrze, ale bądź ostrożny. Nie chcesz chyba zostać Pokémonem duchem. Zdarza się. Przepraszam, czy nikt nie ma nic przeciwko, żeby zostać złapanym? Zabiłeś mnie. Kto to? A, to Zubat. Utopiłeś mnie. Pamiętasz? Płyniemy! A no tak, jesteś żałosnym pływakiem. Zubaty nie umieją pływać. Na pewno nie z takim podejściem. Zabójca! Bidów 1, 2 i 60. Nie widziałem was jeden od kiedy... Pokra Pokebola. Nie więcej! Jesteś najgorszym trenerem w historii. Ale zamierzam być najlepszy. Czekaliśmy na ciebie, aż przyjdziesz. Wszystkie Pokémony, których życia zaprzepaściłeś. I przybyliście z zaświatów, by powiedzieć mi, bym się nie obwiniał i powinienem wciąż trenować. Nie, skończ z tym. Wróć do domu. Urodziłeś się, by pracować w maku. Próbowałeś mnie podłączyć. A, jesteś typem elektrycznym, dlatego masz te kable. Co? To oczywiście, że nie jestem. Mam tę całą meduzę na łbie. Spuściłeś mnie w kanał. Aleś ty brudny. Wymyję cię i zobaczymy, co tam się pod tym kryje. Lepiej by był to legendarny ptak. Nie byłem ptakiem. Okej, chyba zacząłem rozumieć, o co się tu rozchodzi. Tęsknicie za mną. Zabijmy go! Stop! Wow, dziadek Marek, przecież ty jesteś martwy. A, duchowe rzeczy. Wiem, że wszyscy jesteście zdenerwowani, ale Rusty to dobry chłopak. Oczywiście popełnia błędy, ale ma dopiero 10 lat. Jest ledwo na tyle dorosły, by palić. Nasze przeznaczenie pośmiertnym jest prowadzenie i pomóc mu stać się lepszym. Noż w dupę sandała, serio? O, tych duch dziad. Nigdy go nie użyję. Rząsiu, Pokémon Tower. Słyszałem, że to idealne miejsce, by złapać pokiduchy. Zgadza się.